Ja czy się na zielono się specjalnie ubrałem. Specjalnie. Dzisiaj, no. To nie jest taki zielony zielony, ale jesteś mężczyzną, więc dla ciebie to jest zielony, rozumiem. Drodzy, dzisiaj odcinek na temat jednego z najpopularniejszych letnich win, jakie spotkamy praktycznie wszędzie, a mianowicie... Portugalskie Vinho Verde. Oglądajcie. Iza, opowiedz mi, o co chodzi z zielonym winem? Bo słyszałem o pomarańczowym wcześniej, aha, a teraz jeszcze mamy zielone. To jest zbyt skomplikowane. Czy ono naprawdę jest zielone? Dobrze, słuchajcie. Vinho Verde, faktycznie tłumaczymy na polski jako wino zielone. Fajnie, że wspomniałeś o pomarańczowym, ponieważ na jednej z moich degustacji, kiedy spytałam, jakie ludzie znają kolory wina, to wspomnieliśmy o bieli, różu, czerwieni i jedna osoba nawet słyszała coś o winie pomarańczowym i nagle ktoś mi rzucił i jest jeszcze zielone. Otóż nie. To wino, ta nazwa nie oznacza koloru wina, jest to wino białe, więc musimy je traktować jako wino białe. Vinho Verde mówi bardziej o jego zielonym charakterze, w sensie, że jest to młode, niedojrzałe wino, po prostu. Natomiast nie możemy tego traktować jako kolejny kolor wina, więc Vinho Verde pochodzi z... Portugalii. Portugalii. Z północy. Świetnie. Z północy Portugalii, z regionu, który się nazywa... Minho i robione jest z przedziwnych szczepów. Dlatego, że w ogóle Portugalczycy... Chcesz powiedzieć, że z pszenicy. Nie. Przedziwnych. Z przedziwnych szczepów. Dlatego, że w ogóle jest tak z Portugalczykami, że Portugalczycy są bardzo przywiązani do swoich autochtonicznych szczepów i bardzo często kupując wina portugalskie spodziewajcie się najróżniejszych kuparzy, czyli mieszanki różnych szczepów, których wymowa jest niezwykle trudna. W przypadku Vinho Verde te szczepy to na przykład bardzo popularny i dający fantastyczne wina Rueiro albo Albarinho. Kto pił Rueiro, niech da, nie wiem, łapkę w górę. Albo Albarinho, albo Albarinho to częściej, prawda? Bo jeszcze w Hiszpanii też jest. Tak, Albarinho jest... Albarinho. Albo na przykład Arintu, albo Aveso. Mnóstwo szczepów jest wykorzystywanych do produkcji tych właśnie win. Jeszcze jedna ciekawa rzecz a propos koloru wina. Musicie wiedzieć, że Vinho Verde, czyli wino zielone, występuje w wersji białej, ale może również występować w wersji różowej oraz czerwonej. Jest robione znowu z autochtonicznych szczepów, z których moim ulubionym jest szczep o nazwie Susao. Mamy dzisiaj 4 butelki Vinho Verde z różnych źródeł, że tak powiem. To, co jest fajne w Vinho Verde, to że właściwie większość importerów w Polsce ma przynajmniej jakąś jedną buteleczkę Vinho Verde w swojej ofercie. To kupiłam dla Was w win kolekcji i kupiłam to specjalnie, dlatego że zazwyczaj, słuchajcie, takie podstawowe, niezbyt drogie, ekonomiczne Vinho Verde jest w takich śmiesznych, lekko niebieskawych butelkach. I super charakterystyczna rzecz dla takich tanich Vinho Verde to właśnie niebieska etykieta, która ma nawiązywać tematycznie do morza. Czyli mamy albo jakąś rybkę, muszelki, fale i tak dalej. Polewać to? Polewać. I często najtańsze Vinho Verde są zamykane na zakrętkę, ale pamiętajmy, że zakrętka nie oznacza, że wino jest gorsze. Ja bym chciała, żebyśmy spróbowali tutaj z jednej strony takiego super podstawowego Vinho Verde. Wygląda w ogóle jakby było ten. Bo to jest kolejna rzecz. Vinho Verde, zwłaszcza te takie tańsze Vinho Verde, często lekko jeszcze musują. To są tak młode wina, że one jeszcze lekko musują. No ale są tutaj takie refleksy zieleni, tak? Są takie kolor, refleksy takie, zieleni. Ale takiej trawy. Tak, takiej zielonej nie... trawy. Jak nos? No bardzo, bardzo ciekawie. No owoc. Ale też taki zielony, taki bardziej agres, może biała porzeczka. Tak, zdecydowanie. Tylko nie taki agres jak Sauvignon, nie aż tak, ale taki... I trochę takich nut faktycznie takich morskich. Ma się wrażenie, że czujesz tam taki jod, taką słoność trochę. No ja jodu jeszcze nie czuję, kurde. Bardzo dobry Vinho Verde. Bardzo proste, podstawowe. Generalnie jak takie owoce kiwi czy marakuja, tego typu, gdzie jest kwas i słodycz, jakby tak, się równoważy jednocześnie. To ma być bardzo świeże wino. Kupując, zwłaszcza takie tanie, podstawowe Vinho Verde, zwróćcie uwagę na rocznik i skupcie się na najświeższym roczniku, czyli w tej chwili... Najmłodszym. Tak. Najmłodszym, tak. Czyli teraz mamy sierpień 2018 roku, więc jeszcze nie było zbiorów w 2018 roku. Kupujemy rocznik 2017, okej? I teraz Vinho Verde można znaleźć w cenie od 20 paru złotych, 30 złotych, 30 parę, ale istnieją to również Vinho Verde. Znajdziemy w ogóle też w supermarketach, prawda? Tak, w supermarketach spokojnie znajdziemy. Powinniśmy znaleźć w jakiejś... Ale to...
zgodzisz się, że to też jest trochę takie wino, że można je na przykład szpricera z nim zrobić, z wodą absolutnie, trochę, albo kilka kostek lodu, tak żeby je... To jest poważne wino do kontemplacji. To jest wino do, na schłodzenie się w upalny dzień, po prostu. Więc mam tutaj 4 winiu Wert, wszystkie są z rocznika 2017, natomiast są to bardzo różne stylistyki winiu Wert. I chciałabym, żebyśmy teraz spróbowali takiego winiu Wert zupełnie jakby z drugiego bieguna. Coś, co będzie... No zobaczmy jakie. Ale zobacz, jak tu zupełnie jest inne wino. I to jest takie winiu Wert, które jest nieco poważniejsze. Już w nosie czujemy. W ogóle w kolorze. Zobaczmy różnicę koloru. Jest zdecydowanie jakby pełniejszy w ogóle ma kolor. I więcej takich złotych refleksów niż zielonych. I też w nosie mamy wrażenie, że ono jest bardziej dojrzałe, że tam jest więcej takich owoców typu mirabelka, bardziej takich żółtych owoców z pestką. Trochę więcej słodyczy w nosie. A mniej takiej słoności, aczkolwiek też czuję takie, taką jakby lekką bryzę morską. Ja bryzy morskiej nie czuję. Ale zupełnie inne wino. Zdecydowanie, tak? Pełniejsze. Ma się wrażenie, że ono jest takie bardziej rozłożyste. Tutaj już nie ma w ogóle tego musu żadnego, tam nic nie musuje. Jest pełniejsze, jest dużo bliższe mi jakiegoś właśnie Sauvignon, coś tego typu, nie? I dużo pełniejsze w smaku. To w każdym razie jest wino, które jest, podpisał się pod nim jeden z najlepszych producentów z północnej Portugalii, Anselmo Mendes. I to jest takie vinho verde, które pokazuje jednak pewną powagę. Czyli tak naprawdę vinho verde to nie jest w ogóle rodzaj wina, tylko to jest bardziej styl zrobienia wina. Po prostu młode wino, jak najszybciej zabutelkowane, jak najszybciej do sklepów i to jest vinho verde. I teraz do czego je, ostatnia rzecz, do czego je pić? Albo solo na plaży, czy też nad jakąś rzeką. Albo ja bym po prostu strasznie chętnie do tego zjadła takie stynki, wiesz, z głębokiego tłuszczu, jakieś szprotki. Małe rybki, jakieś małe rybki po prostu smażone, cudowne połączenie. Włoskie frito misto to się chyba nazywa. Myślę, że łatwo można niestety też z nim przesadzić, bo to łatwo wchodzi. Zwróćmy uwagę na alkohol, zobacz. Bardzo często to jest fajne wino, które ma niski alkohol. O, to ma 9,5. 9,5, 11 ma to. 11 ma to. To jest 12,5. Przepraszam bardzo. Nic się nie stało. 11,5 ma to wino. To ma 11, 9,5. Co mówisz? Bo ja nic nie słyszę. Przepraszam. Także to jest również wino, które również jest świetne na upał ze względu na niski alkohol. O Boże, jest tak gorąco. Ja już nie mogę. O co? Przeze mnie. Dobrze, już. To wszystko na dzisiaj. Kilka słów o winiu Wert. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie, czy znacie to wino, czy pijacie i z czym. A jak nie, to koniecznie spróbujcie. Czekamy na Wasze komentarze.